jest przygotowany na przylot summit. Wszędzie siedzą partnerzy pozamykane. Tylko jeszcze są zasypać im jedzenie. Każda samiczka ma samca. Także we wszystkich gamikach czekają partnerzy. Tutaj po kolei powiedz mi, Marek, jak wracają samiczki, one wiadome, jak widzą swojego samczyka, to zaraz obok siadają, wtedy puszczasz każdą po kolei. No tak, nie może od razu, daję chwilę, żeby tam sobie pojadły, odsamtnęły troszeczkę, no. Wody się napiły, bo tak siedzą w celi koło samca, bo samce wiadomo są wypoczęte, strasznie potem dopuszczę, tak samica trochę podmęczona, tak jak daje 20 minut, żeby sobie odpoczęły trochę i dopiero muszą. Jeszcze są na tych tradycyjnych, nie? No, bo jak zwykle mało miejsca i tak samic zawsze więcej na taką ustawienie. A ile samic wysłałeś na lot? Samic dokładnie, czekaj, 60, równo 60. To już taka ładna liczba, nie? No, 9 takich rocznie tych samców różnych. A takie pytanie, mniej więcej ile te samice przebywają z samcami? No to zależy od lotu, jak jest łatwy, lekki lot, szybki, no to krócej, jak jest dłużej, ciężki, to zostawiam ich dłużej. Przeliczasz tak mniej więcej godzinowo, czyli te... Nie, tak widzę, że ja przestałem się wejść do gamika, jak samice już tak bardzo tam samcem huczą, siedzą, jak już widzę, że zaglądają, to staram się je zabierać. Zostawiam tak w ogóle. Dzisiaj macie lot Pejmy, prawda? 350 średnio? No tak, 330-320 tak będzie się odpowiedziało, no. Tutaj widzę te... No, powyciągane już są właśnie, bo... żeby nie wynosić ich. No, to co ostatnim razem jak byliśmy i nagrywaliśmy, to te półeczki, które, dzięki którym dzielisz sobie regały na cztery, nie? Tak, na siedziskach i wtedy samice sobie na spokojnie siedzą.